No, siemanko, z tej strony Kifi i kolejny, chyba już dziewiąty odcinek z Nosferatu. Ostatnio skończyliśmy właśnie tutaj. Ostatnio skończyliśmy tutaj i powiedziałem, że tą dźwignię pociągniemy w następnym odcinku, więc nie tracąc czasu, bo mamy jakiś eliksir nałożony na siebie. Okej, to jest winda z tego co widzę. Okej, jedziemy do góry. Złą broń trzymam w ręku, nie powinienem takiej broni trzymać. O nie, eliksir się skończył. No i co teraz? No na pewno sobie zapiszę. O kurde. O kurde. O kurde. Już lecą do mnie. O kurde, skąd? Dobra, dwóch załatwiliśmy. Nie mam życia zbyt dużo. Jakaś książka. Encyklopedia nieumarłych. Wampiry cienia to delikatne, pradawne wampiry. Dobrze, nic ciekawego. Ale zapiszemy sobie. Mam tylko 52 punkty życia. Na szczęście w tej grze bardzo szybko potrafimy biegać. Chociaż to. Jeszcze jakieś? Czy jeszcze jakieś są tutaj te wampiry? Przejdźmy najpierw tutaj naokoło. Kurczę, to jakieś. Okej, póki co na razie tam nie wchodzimy. Póki co jeszcze wejdźmy tutaj na ten cmentarz, bo tu mnie jeszcze ciekawi coś, chociaż chyba niepotrzebnie. Kurczę, słyszałem jak wychodzi, ale nie wiem gdzie jest i. Najgorsze. Dobra, trudno. Okej. Tutaj chyba przyszliśmy, tak? Okej. Co to było? Wow. Naprawdę głośna jest ta gra. Co mi się nie podoba. Ale tutaj chyba nic nie ma, tak? No nie. Okej, dobra. To idziemy już tam. Okej. Dobra. Zapiszę sobie jeszcze raz, bo mam jakąś manię zapisywania. I od razu przejdziemy tutaj. I co tu jest? Tak, muszę sobie zapisać. Są apteczki. Tak, są apteczki. I tak mało. Małe apteczki. Kurde. No nic. Zwykle te dźwięki są wkurzające. Już nawet nie są straszne, tylko wkurzające. O, popatrzcie, gdzie jesteśmy. No, czyli co? Czyli za bardzo nie wiem, co mamy teraz zrobić. Dobrze, weźmiemy sobie trochę wody święconej. Weźmy sobie wodę święconą. Okej. Mamy pełne 5 kielichów. Tylko, że nie mam pojęcia, co teraz trzeba zrobić. Okej, idziemy tam. Tak sobie pomyślałem, że czasami niektóre miejsca świecą się na zielono. I to może być taka podpowiedź dla nas, gdzie mamy iść, ale najpierw jeszcze pójdziemy tutaj. I pójdziemy tutaj w takim celu, aby się uleczyć. Tak, bo jest tutaj jakiś tam doktor, który nas uleczy.
Mam tu coś na tę ranę. Okej, okay, no i mamy pełne życie. I możemy iść do zachodniego skrzydła, tak? Zachodniego skrzydła. No, powiedzmy. Tu się przechodzi. Dokładnie. Dobra, a więc... Zachodnie skrzydło. Nie wiem, czy tu już byliśmy. Wydaje mi się, że nie. Nie byliśmy tu jeszcze. No możliwe. No super, super. Super, po prostu... Oj, Boże! Nie. Idę się jeszcze raz uleczyć. Mam tu coś na te rany. Okej, szybko. Szybko wracamy. Troszkę zaskoczyła mnie taka duża ilość potworów. No ale nic. Idziemy dalej. Trzeba się tam jeszcze raz wrócić. Nie mam już amunicji praktycznie. Okej, mamy go z pięści, a co tam? Oszczędzamy amunicję. Dobra, jak już tutaj zaczęliśmy, to już może tu pójdziemy. Zapiszę sobie znowu. Okej, mam nadzieję, że w tym pokoju już mnie nic nie zaskoczy. Apteczka na razie nam nie jest potrzebna. Tak myślałem. Poznałem po głosie. Jakoś nam się udało. Chyba, że nie. Czy on wstanie znowu? Dobra, chyba nie żyje. Nie mam pojęcia. Zapiszemy sobie. Idziemy dalej. Jest apteczka. Nadal mamy 100 punktów życia, także nam niepotrzebna. Kurczę, zablokowałem się. Co tu jeszcze mamy? Jakieś szafki, nie da się otworzyć. Kolejne drzwi. Nie wiem, co mnie bije. Tak myślałem. Już? Jeszcze coś? Jeszcze piesek. Okej. Trzeba sobie radzić jak można w takiej sytuacji. Okej, mamy wodę święconą pełną. Okej, nie wiem za bardzo jak sobie z takim czymś poradzić. Wody święconej. Amunicję do karabinu maszynowego. Ale nie mamy żadnego karabinu maszynowego. Dobra, weźmy sobie tej wody święconej, bo ona jest chyba jednak najlepszym. Tu
tutaj była apteczka, okej. Tak sobie to rozegram i pójdę dalej. Dobra, oj, coś się ścięło. Coś się ścięło, czyli... Czyli coś będzie. What? Co to jest? Co to jest? Tam jest klucz. Nie wiem. Dobra, wampiry były cyganami. Tyle się dowiedziałem. I co kurde teraz? Zapiszę sobie po raz któryś już. Weźmiemy sobie apteczki. No i co, nie wiem, skakać tam na dół? Na pewno będzie jakiś boss. Okej, dobra, szybko to załatwimy. Dobra. No, to ja się boję. No, tak jak myślałem, woda święcona szybko załatwi każdego. Klucz wampira odrażającej bestii. A ja myślałem, że to będzie klucz do zamku. Do środkowej części zamku. No ale cóż, nie to nie. Tak się zastanawiam. Możemy chyba zebrać te apteczki, bo i tak w sumie nie przydadzą się już tutaj. Tylko tak, co ja mam teraz zrobić? Jak się wydostać na górę? Okej, to było łatwe. Woda, woda, święcona woda. No bo boss był trudny, szczerze mówiąc. Znaczy trudny. Jak się użyje wody święconej, to wszystko jest łatwe. Także najlepsza broń to woda święcona. Potem pięści, tak mi się wydaje. Dobra, to by było na tyle już z tego dzisiejszego odcinka. No mieliśmy dziwny... Serio? Dobra, nic. Mieliśmy dziwnego bossa. I w następnym odcinku kontynuujemy naszą przygodę. Póki co zostajemy w tym punkcie. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.